Serdecznie witam o poranku w kolejnym aceranku. Drodzy bracia i siostry, a dzisiaj bardzo ważny temat. Bardzo ważny. Przeczytam fragment, od którego zaczynamy. To list do Galacjan, rozdział 1, werset 1. Paweł, apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. Zwróćmy uwagę, bo skoro to się znalazło w Biblii, to musi być ważne. Apostoł Paweł, kiedy mówi o swoim apostolstwie, to podkreśla dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, że jego apostolstwo nie jest apostolstwem pochodzącym od ludzi i nie zostało mu w jakikolwiek sposób przekazane przez człowieka. Ale powiada, to Jezus Chrystus i Bóg Ojciec darowali mi to apostolstwo i tę służbę. Różnicę widzimy. Pytanie, czy rozumiemy? Żyjemy w czasach, kiedy wokół nas jest cała masa apostołów, w cudzysłowie, którzy są od ludzi i przez człowieka. Dlaczego? Dlaczego możemy tak powiedzieć? Ano z prostej przyczyny. Mianowicie, człowiek, który jest wysłany przez Boga, głosi Ewangelię Jezusa Chrystusa. Czyli ktoś, kto go słucha i czyta Ewangelię, widzi pełną spójność. Nie widzi różnic, nie widzi rozdźwięku. Ale kiedy ktoś jest posłany przez ludzi i namaszczony przez człowieka, no to mamy potężny problem. Dlatego, że ci ludzie przychodzą do kościoła, często właśnie do kościoła, i głoszą coś, co jest takim trochę zlepkiem Bożego Słowa i ludzkiej nauki. I oczywiście to całkowicie demobilizuje Kościół, a nawet go niszczy. Ponieważ ludzie przyjmują coś, co nie pochodzi od Boga, co nie ma nic wspólnego z Bogiem. Przyjmują też człowieka, który nie ma Bożego namaszczenia, ale namaszczenie ludzi. No, XXI wiek, właściwie druga połowa XX i XXI wiek, to jest wysyp. Wysyp takich nawiedzonych apostołów, a to stąd, że pojawiło się tak dużo środków masowego przekazu, masowej komunikacji, że właściwie z każdego miejsca na świecie możesz głosić swoje nauki, no i oczywiście ktoś to usłyszy. I to nawet w odległym kraju. A ponieważ ludzie, także w kościele niestety, przestali myśleć, przestali się zastanawiać, myślą telewizorem, myślą pastorem, myślą tak naprawdę bezmyślą. Był taki dobry zwyczaj niegdyś czytania Słowa Bożego. I ja wiem, że on w wielu miejscach zaniknął. Ba, dzisiaj kościoły się nawet buduje w taki sposób, i znam kilka takich, gdzie nie możesz otworzyć Biblii w zborze, nie możesz jej czytać, ponieważ tam jest absolutna ciemność. Końca własnego nosa czasami nie zobaczysz. Czemu to wszystko ma służyć? No tylko jednemu. Żeby sprzedać naukę, która jest antybiblijna, która nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bardzo łatwo jest dzisiaj zobaczyć różnicę pomiędzy Bożym wysłannikiem, a wysłannikiem, powiedzmy, tego świata, żeby już nie powiedzieć, że diabła. Kiedy go słuchamy, sprawdzamy, to wszystko wiemy. Nieprzypadkowo bardzo wielu ludzi chwali postawę Żydów z Berei, którzy słuchając Pawła, no wykonali spory wysiłek. Dlatego, że dzisiaj my możemy otworzyć sobie książkę
w postaci właśnie no, Biblii i możemy wszystko dokładnie sprawdzić. Ale tamci ludzie musieli sięgać po konkretne rękopisy, to były zwoje, rozwijać te zwoje, znajdować odpowiedni tekst, no i porównywać z tym, co mówił Paweł. To nie trwało minutę, to trwało wiele godzin, zanim sprawdzili dokładnie apostoła Pawła. Ale Paweł pochwalił ich za to. Chociaż sprawdzali jego słowa, to Paweł pochwalił ich za to. Dlaczego? Bo Paweł wiedział, że on nie głosi nic od siebie, ale głosi Słowo Boże. Więc dobrą rzeczą było, że ci ludzie po prostu sprawdzali to, czego uczył ich apostoł. Dzisiaj czasami się można spotkać z sytuacją, kiedy sprawdzamy człowieka, który coś mówi, a on się obraża. Dlatego, że on mówi, no jak to? To wy mi chcecie udowodnić, że ja kłamię? Przecież nie o tym jest mowa, bo ktoś, kto sprawdza mówcę, nie musi wcale myśleć, że to jest kłamca. Ale chce być pewien. Chce być pewien. Musimy mieć pewną dozę niedowiarstwa, słuchając człowieka, ponieważ mamy łatwość w sprawdzeniu tego, czego on uczy. Drugi sposób sprawdzenia tych ludzi jest bardzo również prosty, aczkolwiek wymaga już czasu. Mianowicie zwykle ludzie, których Bóg posyła, są z kategorii tych bohaterów wiary. Czyli to są ludzie, którzy nie wycofują się ze swojej służby, nie znikają nagle, albo się dziecko urodziło, albo żona sobie tego życzy, albo jakiś interes jest do zrobienia, albo nie chce mi się w tej chwili, zachce mi się może za rok. Z takimi ludźmi nie chciałbym nigdy pracować. Już pracowałem z takimi, już mi wystarczy. Z takimi ludźmi nie chciałbym nigdy pracować i powiem wam tak, że jestem szczęśliwy, jak taki człowiek zaczynając służbę, bardzo szybko mówi, że on tego czy tamtego nie może, nie umie, nie potrafi, nie chce. Ja chętnie go żegnam w służbie. Jest pokój między nami. On przychodzi na nabożeństwa, jest zadowolony, uczy się, może z czasem zmądrzeje i stanie się kimś, kto zajmie się jakąś służbą w kościele. A w to miejsce przychodzi człowiek, którego Bóg wyznacza. Nikogo na siłę nie próbujmy do służby wyganiać, bo się to źle skończy. A kiedy odchodzą? Jeśli nie odchodzą z mojej winy, to znaczy nie pobiłem ich, nie okłamałem ich, nie okradłem ich, nie zgwałciłem ich ani ich dzieci, no to znaczy, że nie odchodzą z mojej winy, tylko odchodzą, bo chcą. Oczywiście oni mogą mówić, że odchodzą z mojej winy, bo ja to czy tamto zrobiłem, ale drodzy Państwo, na to trzeba przedstawić dowody. A jak się nie ma dowodów, no to jest się kłamcą. I lepiej, żeby taki człowiek odszedł. Bo i po cóż taki człowiek ma służyć w kościele? Tylko jest jednym wielkim problemem. Natomiast bohaterowie wiary służą cały czas. Biblia uczy nas, list do Hebrajczyków o tym mówi, żebyśmy przyglądali się, jak ludzie w służbie odchodzą z tego świata. I dopiero wtedy możemy ich nazywać bohaterami wiary. Jeśli Bóg posłał takich ludzi, to możemy być pewni, że oni przez całe życie będą wiernie służyli Bogu. Nawet jeżeli to będzie oznaczało utratę życia, zdrowia, pieniędzy, nie wiem czego tam jeszcze, ale byli misjonarze, którzy przecież tracili całe rodziny, małżonki tracili, dzieci tracili, które umierały. Wielu miało do niego to pretensje, no bo jak to, tak nie dbasz o rodzinę, ale czy człowiek cielesny zrozumie człowieka duchowego? Nie, nigdy nie zrozumie, więc nie ma co kruszyć kopii. Jeżeli mamy wokół siebie bohaterów wiary, no to znaczy, że Bóg przygotował jakąś niesamowitą służbę, że przygotował coś niezwykłego. Kochani, ja mam wokół siebie takich bohaterów wiary. Ja nie mówię tu o sobie, ale przynajmniej kilkunastu niezwykłych ludzi, plus kilkudziesięciu, którzy są poza naszym miastem, ludzie nieprzeciętni. Wytrwali już bardzo wiele.
wytrwali, wiele przeciwności, wiele plotek, wiele złości, zawiedli się na niektórych współpracownikach i bardzo dobrze, kiedy do mnie dzwonią i tak trochę popłakują duchowo, że ktoś ich coś tam, że tak powiem, delikatnie wystawił do wiatru i na nich spada cała służba, to ja zawsze mówię to samo. Możecie ich zapytać któregoś dnia. Drogi bracie, to są dopiero pieszczoty. To są dopiero pieszczoty, to nie są żadne prześladowania. To są dopiero pieszczoty. Także ciesz się, że to przechodzisz teraz. Gorzej, jakbyś miał zbór 500-osobowy, a twój trzeci czy czwarty pastor powiedziałby, że mają to w nosie, bo oni wyjeżdżają na wakacje. Na rejs dookoła świata na przykład. To dopiero byłaby zabawa, bo jak to wytłumaczyć tym wszystkim ludziom, że któryś z pasterzy ma ich w nosie. Ale póki masz 10, 20, 30 ludzi, to jeszcze oni się wszyscy znają, oni wszyscy to widzą. To nie ma dla nich żadnego problemu, żeby powiedzieć im prawdę, bo oni tak tą prawdę znają. Więc nie przejmujmy się, kiedy ludzie porzucają służbę. Należy im jeszcze kupić ciastko na odchodne z tej służby i należy im powiedzieć, że bardzo dobrze robią. Bo cóż z nich za pracownicy Boży? Żadni. Żadni. Ja nikogo nie lekceważę. Ja tylko mówię prawdę. Zbyt długo żyję na tym świecie, zbyt wiele widziałem, żebym się dzisiaj bawił w politykę. Tak, ktoś tam powie, że no a Cyrika znowu bez miłości mówi. A co wy ludzie wiecie o miłości, kiedy wy grzesznikom mówicie, że wszystko jest dobrze? Puknijcie się w czółko, skoro takie rzeczy opowiadacie takim ludziom, znaczy jesteście kłamcami i chcecie ich upadku i chcecie ich potępienia. Więc o miłości to możemy mówić wtedy, kiedy zdecydujecie się miłować Słowo Boże i miłować prawdę Ewangelii, a nie głosić budyniowe dyrdymały, które nikogo nie budują i nikomu niczego dobrego nie przynoszą. Bóg nie wysyła do służby byle kogo. Jeżeli bierze byle kogo, to czyni z tego człowieka kogoś. A to już nie jest byle kto. Jeżeli ten człowiek jest mu posłuszny, to przez całe swoje życie, pracując dla Chrystusa, widzimy, że jest prawdziwym bohaterem wiary. I takim ludziom należy się cześć. Żeby było jasne, to nie są bogowie, ale należy się cześć, bo Biblia tak mówi. Należy się im wdzięczność, należy się im podziękowanie. A niestety czasami jest tak, ci, których świat nie był godny, czytam z listu do Hebrajczyków, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach, rozpadlinach ziemi, a wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Widzicie, prawdziwy wysłannik Chrystusa zawsze pracuje dla ludzi, nie dla siebie. On jest nieważny. On wie, że Chrystus jest po jego stronie. On wie, że Chrystus przygotował dla niego najlepsze rzeczy i on nie musi o to zabiegać. On pracuje dla owiec, do których został posłany. I za takich ludzi trzeba być wdzięcznym. Bo jak ktoś rezygnuje ze służby ze względu na swój własny interes, a czy to rodzinny, czy to finansowy, czy to jakikolwiek inny, to niech sobie idzie. Nie ma problemu. Pobłogosławić, ciastko kupić na do widzenia i słuchać Boga, który da odpowiednich ludzi do służby. Także, kochani bracia w służbie, głowa do góry, patrzymy na Jezusa, nie patrzymy na słabości ludzkie. My mamy swoje, ludzie mają swoje. I wykonujemy to, co Bóg nam kazał wykonać. Amen.